Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Need for Speed World. Pole golfowe jest śnieżne. No tak, w końcu jest zima. Kiedyś w Need for Speedzie można było spotkać deweloperów gry i często różne spotkania odbywały się właśnie tutaj. Całe to wydarzenie nazywało się Spot the Dev i jeśli ktoś wysłał na konkretny adres, chyba mailowy, zdjęcie, jak spotkał dewelopera w grze, mógł dostać jego samochód na swoje konto, nie? Czyli zrobiłeś zrzut ekranu, jak widziałeś gdzieś samochód dewelopera, a tak na przykład ja teraz spotykam tutaj jakąś osobę, pyk, spotkałem sobie tą osobę, zrobię zrzut ekranu, nie? I mogę dostać fajny samochód, tam jakiegoś Astona Martina, inne takie, wiecie, super fury, nie? No i to było takie fajne wydarzenie kiedyś w Need for Speedzie. No i powiem wam, że gra była naprawdę fajna i do tej pory jest fajna, tak? Przyjemnie się w niej jeździ, tak patrząc na te nowe NFS-y, na The Crew 2, na The Crew 1, to dalej jakoś przyjemnie się po prostu w to gra. Nawet tak jak ja, grając jedną ręką teraz na klawiaturze, jest po prostu fajnie i wiesz, chce się rozwijać tą karierę tutaj, chce się zdobywać nowe samochody, nowe rzeczy odkrywać, wiesz, zdobywać poziomy, zdobywać części, ulepszać swoją furę. Dalej jest to, wiesz, takie satysfakcjonujące. No, najfajniejsze jest to, że możesz się z tą furą pokazać wśród innych graczy, wiesz, przyszpanować, tak? Tego strasznie brakuje w nowych NFS-ach, bo w nowym NFS-ie no każdy ma zajebistą furę, nie? Oczywiście zaczynasz od byle jakiej, ale w krótkim czasie możesz zdobyć najlepszą, tak? Grając, powiedzmy, jeden dzień, nie? A to jest gra nastawiona typowo na online, wiesz, bez jakiegoś tam tła fabularnego. I twoim zadaniem jest tworzyć społeczność wśród graczy. Teraz nawet widzę na czacie, jak tutaj jest na tym serwerze po 400 osób, że ludzie gdzieś tam się spotykają, gdzieś tam zaczynają, wiesz, rozmawiać, zaczynają mówić, a dodaj mnie na Steamie, coś tam. I tak się tworzyły różne ekipy kiedyś, różne fora powstawały, różne jakieś drużyny, potem jakieś ligi, potem jakieś takie ligowe wyścigi w drużynach. To naprawdę było super. Pamiętam, że miałem taki swój klub, nazywał się Born to Race. I mieliśmy swoje forum, robiliśmy różne, może ja wezmę sobie jakiś pościg za ten czas, nie? Co będę tracił czas. No, robiliśmy sobie różne jakieś tam spotkanka w grze, dużo rzeczy robiliśmy, fajne to było. Wiesz, takie się ma wrażenie, że ta gra miała taką swoją duszę, nie? Że można było się ciekawie zabawić tutaj. Oh shit. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, ono chyba nawet nie było tutaj najważniejsze, bo jak widzieliście w poprzednim odcinku, to było sporo lagów innych graczy, ktoś się tam dziwnie zepchnął, zdarzają się jakieś bugi, glitche. Jak ta gra była bardzo popularna i była na oficjalnych serwerach EA Games, to strasznie dużo cheaterów było w niej i jak nie trafiłeś na wyścigu żadnego cheatera, no to było zajebiście, tak? I no, bardzo łatwo było ją tam jakoś scheatować, tak? Swój samochód, żeby tam szybciej jeździł czy coś, nie? No więc jakby to była taka lipa trochę. No, ale w grę dalej gra się fajnie, powiem wam, jest 2020 rok. Gra bazuje na fizyce jazdy z 2005 roku głównie, czyli z Most Wanted, tak? I 15 lat po publikacji Most Wanted gra się w to fajnie. NFS World chyba miał swoją premierę, czy otwarta beta wystartowała, z tego co pamiętam, w 2010 roku, tak? Nie jestem pewny, jak coś to możecie mnie poprawić. Gdzieś w okolicy chyba 10 roku to było, nie? Wtedy też swoje premiery miały takie gry z serii Need for Speed, jak Need for Speed Hot Pursuit. Ja wam powiem, że gdyby kontynuowali tego Need for Speeda i daliby możliwość grania dla osób, które mają, powiedzmy, laptopy, gdzieś tam sobie siedzą w pracy i sporo było takich osób, które, wiesz, na przykład pracują jako, nie wiem, strażnik, nie? Security sobie pracują,
I mogą sobie w budce grać w jakąś grę, to przecież on nie weźmie całego komputera, tylko weźmie sobie jakiegoś tam laptopa za 400 zł i będzie sobie grał na tych najniższych detalach i fajnie, będzie sobie zdobywał jakieś tam rzeczy, nie? Dołączy do jakiegoś Steamu, będzie jakieś ten, ale wiesz, zainteresuje się tą grą. I takich graczy jest cała masa. Ktoś, kto jeździ na ciężarówkach, ma jakąś pauzę i nie wie co zrobić, tam albo ogląda filmy, albo właśnie sobie coś pogra, tak? No i na przykład odpala sobie takiego Need for Speeda, który bądź co bądź jest powiązany z jego karierą, powiedzmy, nie? Że też się czymś jeździ. O. I gra sobie. I gra, wiesz, nie jest wymagająca. Brakuje tego, nie? Dzisiaj myślę, że rynek takich gier tego typu jak Need for Speed World przejęły gry mobilne. Ale nie ma takiego fajnego MMO samochodowego, gdzie faktycznie musiałeś trochę pograć, żeby tutaj zaistnieć, żeby coś pokazać sobą, nie? Żeby, no jakby, nie wiem, no, szkoda, że to anulowali, naprawdę, naprawdę nie rozumiem tego i pamiętam, że był taki gościu, który nazywał się NFS Drew, ci co tam grali kiedyś w World, to pamiętają, był to jeden z deweloperów Need for Speeda, on był community managerem akurat, czyli zajmował się społecznością tej gry, tak? Czyli organizował różne konkursy, różne takie, tego typu rzeczy, robił strategie związane z tą grą, jeśli chodzi o portale społecznościowe i po prostu angażował publiczność, nie? No i pamiętam, że on został zwolniony z prowadzenia tego NFS-a i finalnie powiedział, że jej games to są głupki. Po prostu jakby szkoda, nie, tej gry. Naprawdę ona mogłaby sobie żyć. Mogłaby mieć jakiś tam mały zespół, który by nad nią pracował. Mogliby dodawać jakieś nowe samochody i ludzie by kupowali boosty cały czas. Widzicie, jaka jest ogromna popularność na przykład GTA, tak? Gdzie GTA jest, no, grą taką już bardziej zaawansowaną, nie? Ale ludzie po prostu potrzebują czegoś takiego. Potrzebują jakichś takich gier, które... w których będą chcieli coś znaczyć, nie? I będą musieli się o to postarać, jakby. Tak? I tym bardziej nie ma takiej samochodówki. A w GTA myślę, że przejęło część takiego rynku, powiedzmy, samochodowego, coś w tym rodzaju, nie? I dlatego ona jest tak ogromnie popularna. I zobaczcie na czym skupia się Rockstar. Rockstar w dużej mierze... O ty mordę. Rockstar w dużej mierze skupia się na tym, żeby dodawać nowe fury. Dodają nowe fury za kilka milionów i zajebiście, nie? I trzepią na tym kajs. I ten World, jaki był, taki był. Miał sporo bugów, różnych takich rzeczy, ale miał swoją ogromną, wierną fanę, wielką... grupę fanów, tak? Ogromna była to społeczność. I ona by się też powiększała, jakby odpowiedni marketing prowadzili, nie? Akurat gra Rockstara broni się sama, nie? Ta miała dużo bugów, wiecie, nie była perfekcyjna, nie była idealna. Gra Rockstara jest jednak dużo lepsza, dużo większy budżet i tak dalej, nie? Ale myślę, że mogłaby sobie gdzieś tam istnieć, mieć swój taki, wiecie, mały rynek, małą niszę graczy i to mogłoby działać, tak? Te nowe Need for Speedy jakoś tak są ok, można właśnie zagrać, nie? Ale co? Przeszedłeś Need for Speeda Hita i właściwie co? No nie masz co tam robić, no po co tam masz wracać? Tam chyba nawet nie ma wyścigów PvP teraz. Do The Crew dodali PvP po jakimś tam czasie, do The Crew 2, nie? Ale już nikt nie chciał w to grać. Tam spotkasz paru graczy na tym, nie? A tutaj zobacz. Nawet teraz jestem na serwerze, gdzie jest 400 osób, nie? To jest sporo, dużo czy mało, nie wiem. Mogą sobie tutaj wbijać też osoby, które są ze Stanów, tak? To jest akurat serwer polski. Czekajcie, ja sobie tutaj tylko zniknę od policji. I wyścigi wyszukują się szybko, tak? Zaraz dołączają jacyś inni gracze, kurde, nie wiem czy... Tak, gdzieś tu mi ukrywa gliniarza. Stawię im oponkę. Aha, dobra, na stadion chodźmy, tam się szybko zgubi pałki. I proszę bardzo, mamy stadion.
Pyk. A czekaj, kawałek dalej się znikało. Myślałem, że tutaj. Trzeba się schować. Policja działa tak samo, jak działała w tym pierwotnym mordzie. Widzicie, nie ma wielkich różnic. W ogóle nie ma różnicy, nie? I pyk. I za tam jakiś pościg dostanę trochę więcej kasy, dlatego że mam ten boost, ten mnożnik taki, nie? Pyk. Elegancko. No i teraz jest tutaj kilka osób. Ja gram chyba w takich godzinach nawet, a nie, powinna być już nominalna ilość osób. I tą trasę to zawsze wyszukuję tutaj pełno graczy, dlatego że to jest taka początkowa, gdzie każdy na początku, wiesz, mają dostępną, nie? I tutaj zawsze są osoby i im wyższy mam poziom, bo jeszcze no, mam 9, tak, więc nie wiem, jak tutaj będzie to wszystko działało dalej. Póki co jest naprawdę w porządku, tak? Dajesz ten losowy wyścig, żeby znalazło ci byle co i lecisz. I tutaj ktoś wbił z klasą S, zajebiście. Klasa D, klasa C, klasa D. Dobra, mam szansę z klasą D. Zobaczymy, jak mi pójdzie. I zobacz, wyszukało ci graczy i sobie grasz, nie? I sobie grasz bez żadnych przeszkód i fajnie, nie? I co? Po prostu jeździsz samochodem i jest okej. I tak no mówię, mogłaby sobie istnieć, mogłaby sobie, wiesz, działać, nie? Nie wiem, skąd ten pomysł, żeby to wyłączyć, ale akurat EA Games też słynie z takich mistake'ów marketingowych nieraz. Teraz się już tam poprawili trochę, ale kiedyś, na przykład, mieli tego Titanfalla, nie? No to Titanfall 2, mega zajebista gra, moim zdaniem, bije Battlefieldy na łeb. Mimo to wydali wtedy Battlefielda 1 w tym samym czasie. I nikt o Titanfallu nie słyszał nawet, albo nie grał. Albo w ogóle został marketingowo przygłuszony przez Battlefielda, tak? Bo ktoś tam chciał następną część zobaczyć, bo chyba 4, nie? Bo 1 była po 4, zdaje się. No i lipa była z Titanfallem. Taka szybka akcja, taka zajebista gra, nie? Jeszcze parę innych takich mistake'ów było, marketingowych. Ale jakiś achievement sobie ogarnąłem. Fajnie. No właśnie, masz tu jakieś achievementy, jakieś diamenty zbierasz. Dzisiaj już zebrałem. Sam z siebie po prostu miałem ochotę zebrać, zebrałem, pyk. Dostałem 9000 za ten wyścig. Jeszcze jakieś dodatkowe hajs. No kurde, zajebiście, masz na końcu jakieś karty, cały czas jakieś nagrody. Taki drobny elemencik hazardu, ale taki nieangażujący za bardzo, nie? Chociaż pamiętam, że na karty tych losowań ludzie wydawali ogromne pieniądze. Dobra, znowu mi się ta trasa wyszukała. Wszystko działa tutaj bardzo ładnie. Ghost Wood, tak? Zobaczmy, czy tutaj znajdzie mi kogoś. Proszę bardzo. Znaczy tak, nie znalazło mi graczy, tylko to działa na zasadzie, że mogę dobić do tego wyścigu i teraz ja czekam, aż ktoś wylosuje ten wyścig jakby w losowaniu, nie? Więc może się okazać, że nikt do mnie nie wbije, ale jakbym grał jakoś taką grupką ludzi, no to byśmy sobie do tego wyścigu na spokojnie mogli, wiesz, dobijać, nie? Wiesz, na przykład tworząc wyścig prywatny czy coś. Także dalej działa to bardzo fajnie. No tutaj chyba nikt nie dobije, to nie była popularna trasa. Tutaj mamy Stadium and Chase. Pamiętam, że kiedyś na tym wyścigu wygrywało się zajebiste części. O, proszę bardzo, ktoś wbił. Ma tylko 49 poziom i samochód z klasy S. To będzie fajny wyścig. Ale wbił jakiś 6 poziom, 24 z BM-ką. I wbił 9, wbił 21. RX8. Fajnie. Także może mam szansę. Nawet wbił ktoś chyba z identycznym poziomem jak mój. Także ja będę walczył ze Stiloko, nie? Nie musimy tam być pierwsi na początku. Taki był world po prostu. Jak było więcej osób na serwerze tym takim z EA Games, no to wtedy... Jak to było? To wtedy dobijało ci graczy według klasy, nie?
Chyba tak, najczęściej było. Mało kiedy dobiło ci kogoś tam z 9 poziomem, powiedzmy. A ponieważ tu jest mało osób, no to różnie dobija tych graczy, nie? Czasami właśnie 9 poziom z 49 i różnie to jest, nie? No, ale trzeba po prostu kasę zdobywać i nowe samochody. Wiesz, teraz plus jest taki, że dosłownie wszystko możesz kupić za kasę zdobytą w grze. To jest niesamowite, nie? Każdy samochód, każdą część. No, te lepsze części się już wygrywa w wyścigach, tak? Żebyś miał jakąś satysfakcję z ulepszania samochodu. Ale tak, tak to wygląda. I startujemy. Niestety pozostałych graczy, tych słabszych, wywaliło i co? I lipa, no. Jadę sobie z koksami jakimiś. Będą się między sobą tam bić. Kurde, teraz widać różnicę między osiągami tych samochodów. Tamci już mi zniknęli na początku wyścigu z mapki. Ale i tak warto dojechać ten wyścig, bo myślę, że dostanę trochę kasy za niego. I no wiadomo, będę mógł wygrać karty na końcu, tak? Warto sobie zbierać też te diaksy na początku, bo no to jest darmowa aktywność, a dostajesz za to pieniądze jakieś tam, nie? Myślałem, żeby sobie kupić tu Lotusa Elisa albo Exige'a. Pamiętam, że Elis był taki hardkorowy w skręcaniu. Jego można byłoby sobie ogarnąć. Tutaj się pamiętam skracało przez stację. Jak się jedzie wolno, to łatwo, ale później jak już się ma te samochody z klasy S, to wszystko tak szybko zapiernicza, że nie jesteś w stanie wyrobić. Ale patrz, jak to wygląda efekt prędkości, tak? Te samochody faktycznie poruszają się z taką prędkością, jak wiesz, jak jadą chyba, mniej więcej. Nie wiem, ten efekt prędkości jest lepszy, tak? Samochody jeżdżą szybciej. Trochę tak nie jest to zoptymalizowane pod grę multiplayer, nie? No nie? I dlatego może są problemy z synchronizacją, nie wiem. Ale naprawdę tu się bardzo szybko jeździ w porównaniu do tych nowych NFS-ów. Ci, co mają tam klasę S, to tam oni tak szybko zapierdzielają, że nie wiadomo, co się dzieje wokół nich, nie? Tak swoją drogą, ja już nie pamiętam, jakie tu samochody były najlepsze. Wiem, że te Pagani wymiatały, z tego co kojarzę. Jest to Pagani bez dachu, to ono chyba tam jakoś gorzej skręcało. Zonda F skręcała spoko, ale miała takie gorsze przyspieszenie, a Cinque chyba była taka najmocniejsza. W sensie dobrze skręcała, ale przyspieszenie miała też super. Trzeba będzie od nowa te furki przetestować, sprawdzić. Może coś tutaj pozmieniali w osied. Patrz, jaki lag. Może coś tutaj pozmieniali w konfiguracji. No tutaj się zdarzały takie różne lagi. Wiecie, ta gra jest nie do końca dopracowana. Jest taka trochę... Ona ma bardzo dużo funkcji, bardzo dużo opcji ma, tak? Masa tego jest. I połączone dwa światy, nie? Carbon, Most Wanted. Jakiś jeszcze? Nie, no chyba tylko Carbon i Most Wanted były połączone, nie? Masę różnych samochodów. Kurde, no. Jakby jest to takie... Było to takie fajne kiedyś, nie? I dalej jest. W sumie wam powiem, że usiadłem sobie i grałem z wielką przyjemnością. Lubię takie gry jak Astroneer. Niestety nie nagrywam, bo u mnie się to totalnie nie wyświetla. Nikt nie chce tego oglądać. To jest, kurde, nudne do oglądania. Nie ma co ukrywać, nie? To już nie są te czasy, że wszyscy się jarają tym, że nagrywasz grę, tylko... To musi być jeszcze interesujące. I ta gra jest zdecydowanie taką, którą bym sobie zagrał, wiecie, tak o, poza nagrywanie, poza streamowanie prywatnie, nie? Fajna sprawa, naprawdę. 20 sekund, nie wiem, czy dojadę. O, to się kończy tam, kurde. A nie, dojadę, kurczę, nie jest tak źle. Może nie byłem aż tak wcale daleko, zobaczmy, jaka różnica czasu. Więc tak, o dobra, już myślałem, że byłem pierwszy. Więc tak, oni mieli jaki czas? Tutaj jest czas. Czy sekundę byłem za tym gościem? Nie. A, on był sekundę za tym, dobra. 40 sekund. Kurde. Dobrze, w ogóle. Ale zobaczcie, 5 koła dostałem za to, nie? Także nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Musisz dać się trochę. O, Waterfront też była fajna traska. Pamiętam te wszystkie traski. Fajnie się w to kiedyś grało. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z Need for Speed World, rozmowy o Wordzie. Trzymajcie się, na razie, hejka.